Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasze kolejne spotkanie z Arkadiuszem Miksą. Witaj Arku. Witam się, witam Państwa. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polski, oczywiście. Od roku jak najbardziej zawołanie potrzebne. Być może da się, że tak powiem, w tym nowym roku jednak przy moim głębokim pesymizmie jednak zacząć optymistycznie. Ostatnio właśnie spacerując sobie w nowym roku w Warszawie na murach znalazłem takie napisy właśnie dotyczące, żeby nie dać się wciągnąć na wojnę Ukrainie. Taki szablon ktoś to robi i rozlepia, plus żeby operować gotówką. Nie korzystać z karty. Czyli plus... słuszne postulaty. Tak, słuszne postulaty, więc to mnie tak trochę, mimo mojego pesymizmu, mówię, o którym to jednak ten nowy rok przywitałem, bym powiedział, z taką tak nutą gdzieś tam optymizmu, widząc... Tego nie spodziewałeś. Nawet się tego nie spodziewałem, że nowy rok właśnie przywita mnie właśnie w ten sposób, tak pozytywnie zaskoczy, że jednak gdzieś w Warszawie są jacyś ludzie, którzy propagują takie wartości i je manifestują, a jak wiadomo, od czasów rzymskich, prawda, od czasów wybuchu Wezuwiusza, to te napisy wtedy już tam na murach, które się pojawiały w tamtych czasach, miały tą siłę właśnie, prawda, nośną i sprawczą, więc być może te właśnie tworzone napisach na mury, które są formą oporu przeciwko władzy i tego, w jaką stronę ta władza nas pcha, no to jest jakieś tam światełko w tunelu dla mnie. Czyli znaleźli się jacyś ostatni Mohikanie, którzy takie napisy stworzyli. Czyli nie jest nas dwóch i państwo tam z drugiej strony, tylko jeszcze są jacyś ludzie, być może również, i tak bym sobie tego życzył, chciał, również nasi widzowie, tak, wychowani, że tak powiem, tutaj naszymi audycjami, naszymi tutaj, bym powiedział, spotkaniami, programami, tak, którzy gdzieś tam zainspirowani naszą tutaj działalnością i naszym apelem do narodu, do tych resztek narodu o większość aktywność, no po prostu wyszli na ulicę i zrobili taką akcję właśnie uliczną. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest postać Jędrzeja Giertycha. Wielki, wybitny działacz, jeden z przywódców obozu narodowego z okresu międzywojennego, no i jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiego obozu narodowego na emigracji po II wojnie światowej. Urodził się w 1903 roku, a zmarł w 1992. Czyli przeżył niecałe 90 lat, 89 lat. Jak łatwo policzyć, teraz w styczniu przypada 120. rocznica jego urodzin w dniu 7 stycznia, natomiast 7 stycznia to jest dzień po uroczystości Trzech Króli, to nie jest dobry termin na organizowanie jakichś konferencji, więc konferencję robimy tydzień później, nie 7, nie w rocznicę 120, ale 120 lat plus tydzień, czyli 14 stycznia 2023 roku w Warszawie przy ulicy Kopernika 30 na pierwszym piętrze w sali konferencyjnej, tej największej, na pierwszym piętrze, o godzinie 11:00 zapraszamy na konferencję, którą wstępnie żeśmy tak zatytułowali Nacjonalizm chrześcijański drogą życiową Jędrzeja Giertycha. W konferencji zorganizowanej przez Centrum Edukacyjne Polska, a także Klub imienia Romana Dmowskiego, wezmą udział między innymi syn Jędrzeja, Maciej Giertych. Tu oczekujemy na wspomnienie takie osobiste o ojcu, jako ojcu rodziny, a także jako właśnie działaczu narodowym, jak postrzega jego syn, syn Jędrzeja. Po Macieju Giertychu będzie wystąpienie twoje. Mianowicie życie i dorobek Jędrzeja Giertycha. Myślę, że temat trudny, bo rozległy, ale też taki wdzięczny, bo można tam w zasadzie wszystko, co jest najważniejsze z naszego punktu widzenia, przybliżyć. I to ciekawe jest twoje spojrzenie, co dla ciebie u Jędrzeja Giertycha było najważniejsze. No będę chciał, żeby to był taki, szanowni państwo, taki aperitif, jak to się mówi, do dania głównego, czyli żeby zasygnalizować te najistotniejsze kwestie, bo tak jak zaznaczyłeś,
dorobek, w ogóle życiorys Jędrzeja jest na tyle obszerny, to był tytan po prostu pracy, tytan pracy, to powtarzam, i tą ilością jego publikacji, jego listów, jego artykułów można było obdarzyć właściwie całą instytucję, kilkunastoosobową, powiedzmy, nawet to zresztą w ramach Ruchu Narodowego ci, którzy należeli do jego przeciwników, podkreślali to, że po prostu chylą czoła jego tytanicznej po prostu pracy, tak? Między innymi Wiesław Chrzanowski, między innymi, tak? Mówił właśnie, że podkreślał który to, że... Nie zgadzał się w wielu kwestiach, ale podkreślał, że tak, że po prostu, no, to co, ta spuścizna, którą po sobie zostawił, no jest po prostu gigantyczna, więc będzie mi trudno na pewno, żeby ten, ale właśnie będę starał się zasygnalizować i być takim, bym powiedział, taką forpocztą, takim, bym powiedział, prologiem do tego, o czym będą państwu potem mówić kolejni przedmówcy, którzy już będą wchodzić w te tematy, które ja będę sygnalizował bardziej głęboko, bardziej szczegółowo, ale mówię tak, jak no, wymagałoby to na początek, żeby przybliżyć tę postać, dać taki, bym powiedział, pełny obraz tego życiorysu, tego człowieka, przebogaty dorobek. Więc tak, zdecydowanie będzie to takie, bym powiedział, takie właśnie wejście, taki dobry wstęp, żeby sobie, tak powiem, mniej więcej w głowie poukładać, co po kolei, czego się możecie państwo po tych kolejnych projekcjach spodziewać. No właśnie, a te kolejne prelekcje, to nie będę tu wchodził w szczegóły, ale wymienię przynajmniej prelegentów i ogólnie o czym będą mówić. Redaktor Adam Śmiech poruszy głównie dwa tematy. Po pierwsze zaangażowania Jędrzeja Giertycha w obronę dobrego imienia Polski i Polaków przeciwko antypolskiej propagandzie i niemieckiej, i brytyjskiej, anglosaskiej, i żydowskiej, i masońskiej, i ze wszystkich stron to odpierał, a po drugie będzie też mówił na temat września 1939 roku, czyli tej klęski, którą spreparowała dla Polski sanacja, o stosunku właśnie Jędrzeja Giertycha do sanacji i do tej klęski. Będzie referat Jana Engelgarta, redaktora Myśli Polskiej, dotyczący wzajemnych relacji Jędrzeja Giertycha i Myśli Polskiej. Bo Myśl Polska powstała w okresie II wojny światowej w Londynie i pierwsze swoje 50 lat była wydawana w Londynie. I relacje przebywającego w tym czasie właśnie w Londynie Jędrzeja Giertycha, no, były różne. Od bliskiej współpracy po dosyć mocny antagonizm i polemikę. Następnie dr Maciej Motas będzie mówił o ziemiach zachodnich i północnych w myśli Jędrzeja Giertycha, wychodząc od czasu, kiedy był polskim dyplomatą w Olsztynie. Nie wiem, czy to był konsulem chyba był, albo w jakimś tam konsulacie w Olsztynie, tak. Wówczas Alstein w Prusach Wschodnich niemieckich pracował, pływał kajakiem po Warmii, to, Mazurach. To była jakby podwójna funkcja, bo to był nie tylko konsulem, ale też był taki czas, kiedy on jakby nadzorował na przykład organizacje harcerskie, w ogóle organizacje polonijne na tym terenie również, tak? Jakby ta praca była taka, bym powiedział, dwu, a czasem nawet trzytorowa, można powiedzieć, na tych terenach. Mhm. Następnie będą jeszcze dwa wspomnienia osób, które poznały Jędrzeja Giertycha w latach 80. Będzie to Jerzy Zieliński z Myśli Polskiej, który był na zjeździe Stronnictwa Narodowego w latach 80. i spotkał się wówczas z Jędrzejem Giertychem, a także Piotr Rydel, który wówczas przebywał na emigracji w Norwegii i bywał zarówno w Londynie u Jędrzeja Giertycha, jak i zaprosił Jędrzeja Giertycha do Norwegii i tam były spotkania z Jędrzejem Giertychem organizowane przez Polonię Norweską. Zapowiedział swój udział dr Sławomir Dawidowski, specjalista od Hiszpanii generała Franco i będzie generalnie mówił na temat książki Hiszpania bohaterska,
co w tej książce było. W sumie jedno, to też warto podkreślić, to było, szanowni państwo, jedna z najważniejszych właściwie pozycji, znaczy było ich właściwie wszystkie, można powiedzieć, że były ważne, ale ta też była wyjątkowa, to zresztą dzisiaj pokazuję to też na rynku antykwarycznym, ja z racji tego mówię o tym, że siedzę w tych tematach, więc cieszy się ta pozycja bardzo dużą popularnością, jest no, rozchwytywana, gdzie jeśli gdziekolwiek jakiś egzemplarz się pojawi przed wojną, to momentalnie zaraz jest po prostu gdzieś tam mnóstwo chętnych i dość duże kwoty generalnie, żeby, że tak powiem, nabyć tę książkę, więc cieszy się w ogóle generalnie, bym powiedział, dorobek i spuścizna i te wydania przedwojenne i tuż powojenne i te emigracyjne dorobku Jędrzeja Giertycha cieszą się bardzo dużą popularnością, co też jest, co też cieszy generalnie. Kolejny referat, redaktor współpracująca z Myślą Polską, Sylwia Gorlicka, powie o miejscu Jędrzeja Giertycha w polskiej historiozofii. Bo mimo, że jest mocno krytykowany, to jednak jest uznanym autorytetem w sprawach na przykład Powstania Styczniowego, w sprawach masonerii, w sprawach Jana Komeńskiego. No i też zjawiska, bym powiedział, według mnie też dość istotna kwestia, bo nikt tak wcześniej chyba przed nim tego tak w taki sposób wprost nie sprecyzował, czyli nacjonalizmu chrześcijańskiego, tak? On to zawsze lubił podkreślać, do tego się odnosił, że właściwie był taką twórcą takiej, bym powiedział, nowej fali wewnątrz ruchu narodowego. Ta nowa fala właśnie, no, podkreślała bardzo mocno, dużo bardziej niż to starsze pokolenie, co nie znaczy, że ono nie było również religijne, ale dużo bardziej podkreślała tą rolę i znaczenie właśnie chrześcijaństwa, religii, w ogóle katolicyzmu jako takiego właśnie w działalności narodowej i w ogóle roli znaczenia w ogóle katolicyzmu dla narodu polskiego. I jeszcze dwóch redaktorów związanych z redakcją Chrobrego Szlaku. Redaktor naczelny Kamil Klimczak będzie mówił na tematy bardzo ważne dla Jędrzeja Giertycha. Tradycjonalizm katolicki, pismo Opoka, które początkowo było głównie pismem katolickim, tradycjonalistycznym. No i jego zaangażowanie na przykład w środowisko Stowarzyszenia Obrońców Mszy Łacińskiej w Wielkiej Brytanii. Bardzo ważne tematy, no bo nacjonalizm i chrześcijaństwo. Chrześcijański nacjonalizm to są dwa kluczowe słowa dla zrozumienia Jędrzeja Giertycha. I na zakończenie także, można powiedzieć, redaktor Chrobrego Szlaku, Piotr Błaszkowski, będzie mówił o percepcji Jędrzeja Giertycha w młodych środowiskach narodowych, zwłaszcza w latach 80. w Polsce. Wtedy Piotr Błaszkowski był działaczem ruchu narodowego, wcześniej niezależnej grupy politycznej z Gdańska, i oni również utrzymywali kontakty z Jędrzejem Giertychem, a równocześnie byli zwalczani na przykład przez Aleksandra Hala i Ruch Młodej Polski, czyli jak gdyby z jednej strony kierunek giertychowski odwołujący się do Giertycha w Londynie, a z drugiej strony Ruch Młodej Polski poprzez profesora Szanowskiego, kontakt głównie z Wojciechem Wasiutyńskim, czyli z szefem Instytutu Dmowskiego w Nowym Jorku. To były dwa środowiska, które ze sobą bardziej konkurowały niż współpracowały w latach 80., ale myślę, że o tych sprawach warto coś na ten temat posłuchać. No właśnie, no, zasadnicze pytanie, no. Dlaczego Jędrzej Giertych? Dlaczego uważasz, że tą postać w 120. rocznicę urodzin warto przybliżyć? Dlaczego zdecydowałeś się, żeby wziąć udział w tej konferencji? Znaczy, powodów właściwie jest kilka równoległych, bo Jędrzeja Giertycha można postrzegać po pierwsze jako można powiedzieć wzorowego katolika, rzeczywiście traktującego bardzo na serio katolicyzm i wiarę, jako również człowieka w wymiarze rodzinnym, ojca dziewięciorga dzieci, który wychowywał te dzieci, no, w bardzo trudnych i skrajnie trudnych, bym powiedział, warunkach.
jednocześnie prowadząc bardzo rozległą działalność polityczną i publicystyczną, kiedy pracował po prostu jako pracownik, mimo że przecież skończył przed wojną jeszcze prawo i politologię, to po wojnie pracował po prostu w piekarni, nocy pracował w piekarni, a w ciągu dnia pisał artykuły, pisał książki, pisał powieści. I mimo to jeszcze również był ojcem dla i mężem jednocześnie. Dla gromadki dzieci. Dla gromadki, licznej gromadki dzieci. To są te takie, bym powiedział, te dwa wątki poboczne. I oczywiście ten wymiar bezpośredni dla mnie istotny, to znaczy jego bezkompromisowość i w dążeniu do prawdy, tak? To znaczy on nie był człowiekiem skorym do kompromisów, ale też, żebyśmy to dobrze zrozumieli, bo oczywiście te kompromisy są polityką również często potrzebne, natomiast no, ten wymiar tego kompromisu może mieć różne twarze. To znaczy on był bezkompromisowy w walce z tym, co rzeczywiście zagrażało ruchowi narodowemu, a jednym z takich zjawisk była właśnie walka z Piłsudczyzną, z sanacją, tak? I tu był po prostu bezwzględny na tym odcinku. Tu był bezwzględny, tak samo był bezwzględny na odcinku walki z Niemcami, czy mówieniach o wpływach masonerii, czy o wpływach żydowskich, czy również był również bezwzględny na odcinku mówienia prawdy o Ukraińcach, o ich postawie i relacjach polsko-ukraińskich właśnie w konkretny sposób. Również potrafiał się często przeciwstawiać i narażać, bym powiedział, na poniekąd właściwie tak jak i Dmowski, bo przecież Dmowski też, nim był hołbiony, to wcześniej spotykał się z głęboką krytyką, dotykały go również frondy, podziały, odejścia ze struktur ruchu narodowego, który tworzył, i podobnie było z Jędrzejem. No, wielu ludzi w pewnych momentach podchodziło do niego bardzo krytycznie. No, weźmy jego odwagę, tak? Rok 38, hura optymizm w Polsce, Niemcy będą rozbierać Czechosłowację, nasze władze i również, ale też również nawet część środowisk narodowych. No, cieszą się, że będzie okazja, zabierzemy za Oldzie, wróci to do Polski, a Jędrzej mówi, do czego to doprowadzi, tak? Doprowadzi to do jeszcze większego, bym powiedział, osaczenia Polski, tak? Na jeszcze na jednym kierunku, i zamiast cieszyć się i zajmować Zaolzie, należało po prostu wspomóc Czechosłowację, dogadać się z Czechosłowacją i razem przeciwstawić się Niemcom, więc był człowiekiem również, był tym, należał do tych narodowców, którzy no, z tego też generalnie słynie myśl narodowa, tak? Z tego, że nie jest romantyczna, tylko generalnie pozytywistyczna, zdroworozsądkowa, więc on myśląc o Polsce, myślał zawsze o tym, o sytuacji nie tyle nawet bieżącej, tylko o dekadę, dwie dekady, trzy dekady do przodu, czy nawet jeszcze wybiegał dalej, tak? Jak ma ta Polska wyglądać i co należy w tym kierunku zrobić? I czasem, choć był w stanie też oczywiście się, choć był z jednej strony bezkompromisowy, no to w wypadku na przykład podejścia do komunizmu, do bolszewizmu, no potrafił na przykład w momencie takim dojść do wniosku, że jednak mimo swojego krytycyzmu względem bolszewizmu i komunizmu, no należy szukać jakiegoś porozumienia ze Związkiem Radzieckim i spróbować nakłonić Związek Radziecki do zrozumienia, żeby zrozumiał on i władze radzieckie zrozumiały, że nie da się po prostu Polski wprząc te karby komunizmu, że dużo lepiej będzie dać Polsce wolność i niezależność, a Polska będzie po prostu partnerem, będzie w dobrych relacjach ze Związkiem Radzieckim i będzie te dobre relacje utrzymywać bez niepotrzebnego naciskania na nią przez Związek Radziecki, wywierania presji. Więc dla mnie właśnie kojarzy się też również jako ten, ja już z Państwu nieraz o tym mówiłem, że taką dla mnie postacią ważną dla mnie był Trzebiński i ta jego ideologia pracy, tak, czy Stanisław Brzozowski chociażby również. I dla mnie Jędrzej był takim właśnie kontynuatorem również tej myśli, tak? Czyli że po prostu praca u podstaw, nie gadamy, nie dyskutujemy, tylko skupiamy się na robocie. I on był tego doskonałym przykładem. Przecież to też był obieży świat w sensie takim, że podróżował po całej Europie, pisał w kilku językach, bo kilkoma językami biegle się posługiwał, angielskim, niemieckim, rosyjskim, chyba bodajże również francuskim, znał kilka języków. Pisał również w kilku językach, jeździł po całej Europie, już mówię tutaj również o roku, po roku 45, spotykał się po prostu z ludźmi, poświęcał swój czas i traktował, bym powiedział, myśl narodową, ideologię narodową bardzo serio. To nie było koniunkturalne podejście polityka, który myśli, jak tu się dostać, że tak powiem, gdzieś do władzy i przy tej władzy jak najdłużej utrzymać, tylko rzeczywiście dla niego troską była przede wszystkim był naród polski, tak? I troską było jego zawsze to, i w taki sposób to widział, żeby to wszystko, co robi, było z myślą o narodzie polskim i o państwie polskim, więc dla mnie to są takie, bym powiedział, i ta jego też
też, no właśnie, przenikliwość i zdolność, bo większość jego rzeczy, czyli jego przemyśleń, które w momencie, w których je często głosił, był krytykowany za to, one się potem sprawdzały i potwierdzały, tak jakby chociażby mówię, tak jak kwestia Czechosłowacji, relacje polsko-ukraińskie, nawet do tego też można przecież odnieść do współczesności i też sobie zadać, prawda, pytanie, jakby dzisiaj, prawda, widział, tak? No właśnie, jakby widział. No właśnie, oczywiście można powiedzieć, że gdyby Jędrzej Giertych pojawił się na początku 2023 roku. Znaczy, powiedzmy inaczej, zaszczycił nas na konferencji za tydzień. Tak? Co by powiedział na temat relacji, prawda, sytuacji geopolitycznej, relacji Polski z sąsiadami, kierunku, w którym zmierza nasza polityka. No i ja, szanowni państwo, oczywiście możemy sobie mówić, że to jest tylko i wyłącznie gdybanie, bo to też był człowiek światły i otwarty na nowinki, nie było tak, że był z jakąś tam otoczony tą skorupą i nie docierało do niego, że świat się zmienia, że pewne rzeczy się zmieniają. Tak nie było. Natomiast wydaje mi się, że patrząc właśnie chociażby przez pryzmat wtedy tego, co mówił o Czechosłowacji, ja powiem tak, no uważam, że z pewnością krytykowałby dzisiaj zdecydowanie nasze zaangażowanie, skalę naszego zaangażowania w konflikt na Ukrainie. Przestrzegałby właśnie przed tutaj zbyt dużym optymizmem, jeśli chodzi o ten odcinek ukraiński, przed no oczywiście masowym napływem również Ukraińców do Polski. Ja mówię, jestem o tym święcie przekonany, że byłby nastawiony do tego, do współczesnej polityki polskiej bardzo krytycznie, do również do wasalizacji Polski. On zresztą już o wasalizacji Polski mówił na emigracji właśnie o tym, że tak by to generalnie wyglądało, że gdyby Polska nie była w orbicie Związku Radzieckiego, no to te wpływy właśnie agentury amerykańskiej, agentury brytyjskiej byłyby w Polsce rozległe. No i tego dzisiaj też jesteśmy świadkami, więc jestem święcie przekonany, że tak jak w 1938 roku szedł pod prąd i mówił, że nie zajmować Zaolzie, ale współpracować z Czechosłowacją, tak tym razem by po prostu mówił, że to nie jest nasza wojna, że my musimy myśleć zdroworozsądkowo przede wszystkim o interesie polskim, a nie tutaj realizować interesy innych państw, innych mocarstw, tylko po prostu skupić się przede wszystkim na sobie i myśleć o tym, co my z tego możemy, w jaki sposób możemy to wyzyskać dla poprawy tkanki narodu polskiego, dla poprawy sytuacji w ogóle państwa polskiego, więc nie mam co do tego złudzeń, że przynajmniej ja, że tak by tę sytuację postrzegał. Gdybyś miał wymienić kilka, twoim zdaniem, najważniejszych kierunków zaangażowania, najważniejszych tematów dla Jędrzeja Giertycha, o czym byś chciał powiedzieć? No na pewno, z pewnością był to ten właśnie odcinek, odcinek bym powiedział antyniemiecki, to znaczy to, o czym pisał, to znaczy to o zagrożeniu niemieckim, które według w jego opinii, dostrzegając właśnie tą skalę i w jaki sposób funkcjonuje w ogóle naród niemiecki, społeczeństwo niemieckie, więc on generalnie był cały czas należał do tych polityków, którzy postrzegali generalnie właśnie Niemcy jako największe zagrożenie Polski. To jest jedna kwestia. Druga, to oczywiście to, czemu poświęcił dużo czasu, to znaczy rozprawienie się z mitem Józefa Piłsudskiego i generalnie z mitem sanacji, to też był bardzo ważny odcinek. Rzucił hasło depiłsudskizacji Polski. Tak, nawet powołał instytut, który się tym zajmował, zresztą i opublikował kilka obszernych dzieł poświęconych tej tematyce. Był też przeciwnikiem właśnie porozumienia ruchu narodowego z Piłsudczykami, czy to jeszcze właśnie przed wojną, ale również i w czasie wojny i właściwie i po II wojnie światowej również z tymi środowiskami piłsudczykowskimi emigracyjnymi. Jakby no, dostrzegając, że to właśnie w jaki sposób, co się stało z Polską w 1939 roku, to za tym stała właśnie polityka też sanacji i polityka Piłsudskiego, że była to jednak mroczna postać, postać, która przyniosła zdecydowanie więcej szkody niż pożytku Polsce i narodowi polskiemu. To jest drugi wątek. Wątek również wydaje mi się dość istotny, dotyczący właśnie nacjonalizmu chrześcijańskiego i generalnie katolicyzmu jako takiego. To znaczy, to był człowiek, który właśnie no, przestrzegał, no i dzisiaj jesteśmy tego właściwie świadkami, znaczy no, właśnie przestrzegał przed tymi nowinkami soboru drugiego trydenckiego, tak, że to jest pójście... Watykańskiego. Watykańskiego, przepraszam. Trydencki był jeden. Jasne. Watykańskiego pomyliłem. Że generalnie Watykańskiego, że w tym duchu właśnie między innymi w tych swoich pismach właśnie dotyczących obrony właśnie
tych wartości tego kościoła, który był przed soborem właśnie i z perspektywy czasu, no bo przecież mówiono, że po to ten sobór obradował, no żeby ten kościół był bardziej bliski, żeby wyszedł do ludzi, że w ten sposób, prawda, rzesze kościoła się jeszcze poszerzą, że będzie jeszcze więcej katolików na świecie, a tak naprawdę odnosimy wrażenie, że właśnie to był początek końca, tak, że zamiast przynieść właśnie te rozliczne rzesze nowych wiernych, no to kościół zaczął ustępować w wielu istotnych kwestiach, bym powiedział, podstawowych kwestiach i mamy dzisiaj tego efekt, że właściwie, no, jak to się mówi, dzisiaj mówią niektórzy, że początek końca właściwie kościoła katolickiego i że nadchodzą bardzo, bym powiedział, mroczne czasy, więc przed tym wszystkim właśnie przestrzegał Jędrzej Giertych właśnie również w swojej publicystyce i książkach, które dotyczyły tego wątku. Ważnym też dla niego wątkiem właśnie, powiem też jeszcze, był na pewno wątek dotyczący, on zawsze lubił być blisko młodzieży, wątek jego chociażby pracy właśnie na rzecz harcerstwa właśnie w latach 20., kiedy w latach 20., szanowni państwo, to harcerstwo było właściwie wtedy dzięki między innymi również Jędrzejowi kontrolowane przez Narodową Demokrację. No potem systematycznie w latach 30. po przejęciu władzy przez Piłsudczyków, no zmarginalizowano rolę narodowców w harcerstwie i harcerstwo zostało przejęte przez Piłsudczyznę. Potem pokłosie tego mieliśmy właściwie po roku 45., tak, i mamy po dziś dzień właściwie to dzisiejsze harcerstwo, no to nie jest harcerstwo właśnie narodowe z ducha takie, jakie widział je Jędrzej, czy nawet Józef Haller również, tak? To jest harcerstwo zupełnie inne, proweniencji zdecydowanie bardziej piłsudczykowskiej niż giertychowskiej, więc to też jest, wydaje mi się, dość istotny wątek, o którym też warto powiedzieć, że wśród tych wątków ten wątek, plus jeszcze oczywiście kolejna sprawa, to jest właśnie walka o dobre imię Polski i tutaj też wykorzystywał właśnie swoją znajomość języków obcych i docierał i publikował również na łamach nie tylko prasy emigracyjnej Polski, ale również na łamach prasy brytyjskiej chociażby. Właściwie publikował, szanowni państwo, wszędzie, gdzie się dało. Można powiedzieć, że on nikomu nie odmawiał. Wszędzie, gdzie się dało, to się starał wpychać i te swoje wartości i treści przemycać. Więc wydaje mi się, że to są te najważniejsze wątki. Czyli ten sanacja, Niemcy, kościół, harcerstwo, to bym powiedział, są dla mnie takie chyba bym powiedział cztery najistotniejsze pola, aczkolwiek no to jest nie wszystko, to mówię, tych pól jego zaangażowania było cały czas mnóstwo, więc i jako polityk, i jako społecznik było tego naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chodzi o harcerstwo, to tutaj się nie zgodzę, że od 1945, ja bym powiedział, że od 1939 zostało przejęte przez te środowiska sanacyjne. Znaczy nie, to przez sanacyjne, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Przez sanacyjne to ja nawet uważam, że mniej więcej od roku 30, znaczy od przewrotu majowego już był ten proces, ale wyczyścili, bym powiedział tak, do 30 roku już z narodowców i już lata 30 już właściwie była sanacja i potem wojna i tak dalej, mówi też, a po wojnie to już w ogóle było jeszcze, no bo w ogóle zostało potem przejęte czerwone harcerstwo, potem była propozycja również, żeby harcerstwo w ogóle zrobić, czyli Jacek Kuroń, prawda, dzisiaj świetlana postać, nawet szkoły jego imienia, a to był człowiek, który mówił o tworzeniu czerwonego komunistycznego harcerstwa, tak? Koedukacyjnego. Tak. Do właśnie w kierunek, w którym to wszystko zaczęło zmierzać i dzisiaj, gdzie właściwie no, harcerstwo to już ma nie tylko właściwie nazwę, bym powiedział, ma tyle wspólnego z harcerstwem przedwojennym, że dziedziczy tylko już nazwę, tak? Bo tutaj trzeba wspomnieć o kręgu Świętego Jerzego, który działał w okresie międzywojennym, skupiał instruktorów harcerskich o poglądach katolickich i narodowych. I później w czasie II wojny światowej ten krąg Świętego Jerzego stał za stworzeniem tak zwanych chówców polskich, czyli harcerstwa rzeczywiście o charakterze narodowym, katolickim, którego przeciwieństwem niestety w tamtym czasie były szare szeregi, które na przykład osoby poniżej 18 roku życia, czyli osoby niepełnoletnie, osoby, które jeszcze nie powinny odbywać służby wojskowej, angażował w akcje różnego rodzaju małego, a nieraz i większego sabotażu. I przeciwko temu te środowiska narodowe, katolickie się przeciwstawiały. Uważali, że do 18 roku życia harcerze nie powinni być wykorzystywani w walce czynnej. No tak, bo to niszczyło ich psychikę, taka jest prawda, tak? No jednak działania zbrojne i zaangażowanie tak młodych ludzi, którzy się dopiero kształtują, można powiedzieć, ich duch się dopiero kształtuje, no rzeczywiście było to
mocno kontrowersyjne, tak? I dzisiaj z perspektywy czasu i nauki, i postępu nauki, no to jesteśmy o tym święcie przekonani, że kierownicze tutaj czynniki, jeśli chodzi o ruch narodowy, miały rację, tak? Zdecydowanie tak. No, tak młodzi ludzie nie powinni brać udziału w operacjach zbrojnych, w operacjach walki po prostu czynnej, tak? Że to jednak potem jest dużym obciążeniem na resztę po prostu życia młodych ludzi. Jeszcze w ramach uzupełnienia uważam, że nie powiedziałeś o bardzo ważnym etapie i części jego życia, jaką było ocalenie i popularyzacja nauki o cywilizacjach profesora Feliksa Konecznego. Tak. W zasadzie wiele dzieł, które były tylko w rękopisach, nigdy nie wydane, bez towarzystwa imienia Romana Dmowskiego w Londynie, któremu przewodził Jędrzej Giertych, nie ujrzałoby światła dziennego, więc to jest wielki jego wkład w polską historiozofię i w popularyzację właśnie dzieła profesora Feliksa Konecznego. Bez wątpienia tak, szanowni państwo, tutaj właśnie chociażby nawet gdybyśmy mieli pominąć już całą resztę dokonań, to właśnie chociażby dlatego właśnie wątku, o którym wspomniałeś, o którym ja pominąłem, tak jak powiedziałem, tych wątków jest mnóstwo, to chociażby dlatego właśnie wątku warto byłoby tą postać czcić i robić dla niej konferencję, bo właśnie zachowanie tego dorobku i dzisiaj mamy taką, bym powiedział, no też widać to zainteresowanie, że ono rośnie. W dalszym ciągu spora rzesza Polaków nie ma pojęcia w ogóle o Feliksie Konecznym, ale jest już światełko w tunelu i nie da się ukryć, że tego światełka według mnie nie byłoby, gdyby nie właśnie Jędrzej Giertych i to, co zrobił na rzecz właśnie propagowania właśnie myśli, historiozofii, właśnie dorobku naukowego, intelektualnego Feliksa Konecznego. Zdecydowanie tak. No on też był zawsze przedstawicielem tego głównego nurtu wendecji. Był we władzach Stronnictwa Narodowego. Przeciwstawiał się zarówno tym rozłamowcom, którzy szli na współpracę z sanacją, jak i tym, którzy tworzyli na przykład obóz narodowo-radykalny ruch narodowo-radykalny. Tak. I tu między innymi wspomniałeś o sprawie Czechosłowacji. Tu właśnie też była bardzo duża różnica w podejściu. Giertych twierdził, że trzeba wspomóc Czechosłowację, wręcz nawet zbrojnie, i obronić jej. Chciał tam wysłać Legion Polski. Legion Polski. Natomiast w tym samym czasie ONR-owcy brali udział w operacji Łom. Tak. Operacja Łom była organizowana w październiku i w listopadzie 1938 roku przez wywiad, kontrwywiad polski. I wzięło w niej udział kilkuset polskich dywersantów, wśród nich też co najmniej kilkudziesięcioosobowa grupa ONR-owców. Wysadzono kilkaset mostów, różnych obiektów infrastruktury w Czechosłowacji, zwłaszcza na Rusi Zakarpackiej. Przygotowywano generalnie ten teren, może nie tyle dla Polski, co dla Węgier. Bo chodziło o to, żeby mieć wspólną granicę z Węgrami i po konferencji monachijskiej właśnie Węgry tamte tereny ostatecznie zajęły i nagle Polska miała granicę przez krótki czas, przez parę miesięcy do września 1939 roku polsko-węgierską. Tutaj to jest właśnie ciekawy wątek tej sprawie, że o ile na stanie polskiego wojska w 1939 roku brakowało tego typu sprzętu, już mówię jakiego sprzętu, mianowicie amerykańskie pistolety maszynowe Thompson, no rzecz, że tak powiem, znana z gangsterskich filmów, no to właśnie te oddziały, o których mówisz, te, które robiły tam tą rozróbę na terenie Czechosłowacji, to właśnie były wyposażone te polskie oddziały dywersantów właśnie w najnowocześniejszą broń, jaka wtedy była w ogóle na stanie, tak, które nawet nie miało, bym powiedział, wojsko polskie, to właśnie ci dywersanci taką właśnie bronią tam operowali i wykorzystywali właśnie do działań przeciwko wymierzonych w Czechosłowaków. Używano też mundurów armii czechosłowackiej, zabito kilkudziesięciu żołnierzy czechosłowackich i chyba drugie tyle, prawie setkę wzięto do niewoli, tylko że władza sanacyjna nie miała pomysłu, co zrobić z tymi jeńcami czechosłowackimi i zdaje się, że zostali przekazani III Rzeszy.
że to są żołnierze czechosłowaccy, których myśmy w ramach akcji dywersyjnej wzięli do niewoli, to przekażemy tutaj naszemu sojusznikowi tysiącletniej III Rzeszy Niemieckiej. No tak, no właściwie dzisiaj można powiedzieć, że cieszmy się, że Czesi tego wątku jakoś tak nie poruszają, bo trochę byłoby wstyd, można powiedzieć, tak? No właśnie. No, jeżeli chodzi o te sprawy katolickie, które były dla niego bardzo ważne, to nie tylko walka o liturgię, o mszę trydencką, ale też był znanym obrońcą życia przeciwko wszelkim proaborcyjnym inicjatywom występował, również przeciwko fałszywym religiom. I tutaj w tej sprawie na przykład współpracował z takimi osobami jak ksiądz Michał Poradowski, który wtedy był w Chile, czy ojciec Józef Warszawski, jezuita, który wtedy był w Rzymie. To wszystko były osoby, które nie tylko wspomagały, nie tylko pisały swoje prace i wydawały u Jędrzeja Giertycha w Londynie, ale to byli jego bliscy współpracownicy, z którymi właśnie łączyła go wspólnota poglądów na ten kryzys świata i kryzys Kościoła, jaki zwłaszcza w latach 60. i 70. się dokonywał. No tak, no ksiądz Michał Poradowski, no właściwie no, bardzo światła postać, wybitny intelektualista właściwie w Polsce zapomniany, w Ameryce Południowej zupełnie inaczej, tak, doceniany w ogóle właściwie jego takim bym powiedział tutaj oczkiem w głowie było właśnie pisanie o poruszanie tematu właśnie wpływów i niszczycielskich wpływów w ogóle rewolucji francuskiej, również komunizmu, bolszewizmu, to były właśnie te główne... Takie teologia wyzwolenia w Ameryce Południowej. Tak. Także to tutaj właściwie mówię, no, niedoceniany, a też człowiek właśnie z ogromnym dorobkiem, który właśnie również z Jędrzejem Giertychem słusznie tutaj poruszyłeś ten wątek, właśnie współpracował, więc również właśnie warto wspomnieć, że tę postać, właśnie wybitną postać, wybitnego właśnie narodowca, jakim był ksiądz Michał Poradowski, tak. Ostatnio zrobiłem wywiad z przedstawicielem TFP, czyli Ruchu na Rzecz Obrony Wiary, Tradycji i Rodziny, wywodzącym się z Chile, który właśnie wspominał, że TFP chilijskie często korzystało z wykładów księdza profesora Michała Poradowskiego, który w tym czasie przebywał w Chile. No, był wybitnym i szanowanym profesorem. Oczywiście w czasach rządów Allende i został pozbawiony przez marksistowskiego, komunizującego kardynała Santiago de Chile możliwości sprawowania mszy świętej, więc mieszkał w prywatnym mieszkaniu i pracował jako taksówkarz. I dopiero po przewrocie generała Augusto Pinocheta, którego rocznicę w tym roku będziemy mieli tego przewrotu, więc myślę, że księdza Michała Poradowskiego jeszcze wspomnimy w dniu 11 września 2023 roku, w rocznicę tego przewrotu. No dopiero Pinochet przywrócił działalność dydaktyczną i kościelną księdza Michała i wręcz był on wykładowcą w Akademii Sztabu Generalnego Armii Chilijskiej. Ale to żeśmy troszeczkę odeszli tak. Już od Jędrzeja Giertycha. Myślę, że najważniejsza sprawa to zaprosić wszyscy, którzy są zainteresowani. Zapraszamy w sobotę 14 stycznia 2023 roku do Warszawy przy ulicy Kopernika 30 w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze, gdzie od godziny 11 będzie się odbywała ta konferencja. Serdecznie zapraszamy. Ja tu dodam jeszcze, szanowni państwo, od siebie jeszcze jedną rzecz, mianowicie taka moja własna refleksja, bo 20 lat temu jako członek Młodzieży Wszechpolskiej, no, wtedy działacz Młodzieży Wszechpolskiej, obchodziliśmy właśnie setną rocznicę urodzin Jędrzeja Giertycha i między innymi właśnie w okolicznościowym wtedy w piśmie Wszechpolak i choć oczywiście wtedy w Młodzieży Wszechpolskiej współpracująca, wtedy Młodzież Wszechpolska współpracowała wtedy z Ligą Polskich Rodzin, gdzie kluczowymi postaciami był Roman Dmowski, Roman Giertych i Maciej Giertych, natomiast nie było z pewnością
jakiegoś szczególnego nacisku na to, żeby z tego tytułu chociażby czcić Jędrzeja Giertycha, to było dla nas oddolnie zrozumiałe, że jest to postać wybitna. I mówię to też dzisiaj, że tak, nasza konferencja właśnie za tydzień jest też o tyle ważna, że dzisiaj niestety obserwuję to, bym powiedział, z ogromną trwogą i jestem po prostu zszokowany wręcz postawą kolejnej, bym powiedział, generacji działaczy młodzieży wszechpolskiej, którzy zaczęli w tej chwili szkalować Jędrzeja Giertycha. To nawet nie jest tak, że to jest krytyka, to jest po prostu szkalowanie Jędrzeja Giertycha, jego dorobku, jego spuścizny. Współczesna niestety młodzież wszechpolska i współpracy, która, że tak powiem, no, czerpie i żywi się, że tak powiem, artykułami z takiego pisma jak Polityka Narodowa, no tam generalnie regularnie pojawiają się już w kolejnych numerach artykuły właśnie, które wychwalają Piłsudskiego i które właśnie no, szkalują pamięć Jędrzeja Giertycha i również współpracującego z nim Kazimierza Kowalskiego, również wybitnego działacza Ruchu Narodowego z Łodzi. Obie te postacie są szkalowane, więc no, widzicie, szanowni państwo, 20 lat różnicy, dwie dekady. Dla nas, Ta sama organizacja. Dla nas Jędrzej Giertych był postacią wybitną. Na pewno nie był tak wybitną jak Roman Dmowski, jak Balicki czy Popławski, ale w tej drugiej linii, w tym drugim szeregu na pewno był jedną z takich czołowych postaci, obok takich narodowców, jak chociażby jak właśnie Konopczyński. Ważny też był również wtedy dla nas i Felix również Konieczny. No, była to na pewno postać dla nas istotna, z której żeśmy czerpali wzorce. Rozchodziły się wtedy właśnie My Nowe Pokolenie, właśnie praca właśnie taka skierowana do młodzieży, do młodego pokolenia właśnie Jędrzeja Giertycha. Dzisiaj mamy zupełne, bym powiedział, wymazanie w młodym pokoleniu Ruchu Narodowego na rzecz tylko i wyłącznie kultu żołnierzy wyklętych, osoby Jędrzeja Giertycha, więc tym bardziej dobrze, ja się bardzo cieszę, że nasze środowiska właśnie tutaj się połączyły siły, tutaj środowisko Rafała i środowisko moje, czyli Stowarzyszenia Klubu im. Dmowskiego i ta konferencja dojdzie do skutku, bo uważam, że zwłaszcza w takim czasie, w którym no, pamięć o tak wybitnym nie tylko narodowcu, ale również Polaku no, jest szkalowana, jest podważany jego, to powiedział, autorytet, no, jest to tym bardziej ważne, żeby pokazać głębię tego dorobku, jego wielkość i wyjątkowość. Tyle z mojej strony takiej właśnie refleksji osobistej po tych 20 latach, bym powiedział, i tego, w którą stronę takiego pytania Quo Vadis, dokąd zmierzasz, droga młodzieży wszechpolska, tak? No niestety nie jest... Smutna refleksja na koniec, niestety, ale mam nadzieję, że ta konferencja może coś gdzieś dotrze do tego młodego pokolenia również i zacznie się one zastanawiać, że coś tu jest nie tak, że ludzie, którzy kierują organizacją, strukturami, którzy prowadzą prelekcje, no pchają tę organizację w złym kierunku. Dziękuję państwu za uwagę. Moim państwa gościem był Arkadiusz Miksa. Dziękuję bardzo, Arku. Dziękuję państwu za uwagę. Zachęcam do udziału w konferencji w sobotę 14 stycznia 2023 roku o godzinie 11 w Warszawie przy ulicy Kopernika 30, sala konferencyjna na pierwszym piętrze. A także zachęcam do oglądania naszych programów zarówno na YouTubie, na Rumble, na Bitshu, CDA, na VK i na innych portala, gdzie umieszczamy nasze filmy. Zachęcam też do zaglądania do naszej księgarni wysyłkowej, księgarnia pod nazwą CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl, a w niej wiele książek, zarówno książki wydane przez nasze środowisko, Centrum Edukacyjne Polska, Pierre de Villemarais, źródła finansowe nazizmu, komunizmu, bardzo ważna książka, Arnaud de Lassie, Masoneria, czyżby papierowy tygrys, również ważna, z książek wydanych przez nas jako pokłosie konferencji historycznej. Pierwsze dwa tomy to są dwie konferencje o Piłsudskim i sanacji. Bardzo polecam, Piłsudski, sanacja, prawda i mity. Potem książka z konferencji o kresach wschodniej Rzeczpospolitej, trzy książki o kulisach II wojny światowej, to są te książki z mapą Gomberga na okładce. Siódma książka to była książka w tej serii Bolesław Piasecki, od wodza Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga do przewodniczącego PAKS-u. Zarówno w tej, jak i w kilku poprzednich książkach artykuły tutaj Arkadiusza Miksy, które bardzo polecam. Wreszcie książki innych wydawnictw z nami zaprzyjaźnionych, między innymi wydawnictwo Myśli Polskiej, tak zwana Biblioteczka Myśli Polskiej, Ukraina w ogniu, komu potrzebna jest ta wojna,
z Biur Publicystyki Myśli Polskiej na ten temat, także z tekstem Arka. Miks Roman Dmowski o Rosji i Ukrainie. To właśnie widać po tym tomie, jak bardzo aktualna była myśl Romana Dmowskiego dotycząca no Rosji głównie. O Ukrainie to pisał niewiele, ale też wspominał o problemie ukraińskim. Polecam książkę Aleksandr Dugin, Manifest Wielkiego Przebudzenia i Pisma Czasu Wojny, wydane w tej samej serii. Książkę Zygmunta Przetakiewicza, Spowiedź Grzesznika. To jeden z naszych współorganizatorów, prelegentów konferencji dotyczącej Bolesława Piaseckiego. Polecam książkę profesora Plinio Correa de Oliveira z TFP, Rewolucja i kontrrewolucja. To jest nowe tłumaczenie, nowe wydanie tej książki. Tak jak mówię, korzystali bardzo ze współpracy między innymi z narodowcem polskim, księdzem Michałem Poradowskim, na przykład na terenie Chile. Polecam książkę Rewolta Marcowa, Jerzy Brochocki. Pod tym pseudonimem kryje się Ryszard Gontarz. Narodziny, życie i śmierć PRL-u. To jest o stosunkach oczywiście polsko-żydowskich w okresie Polski Ludowej. Jak zawsze polecam książki pana Henryka Pająka, wznowione niedawno, Apokalipsa bliżej niż sądzicie, o różnych problemach, które mogą doprowadzić do, można powiedzieć, zagłady ludzkości, między innymi o islamizmie. Książka o zagładzie Rosji. To jest pierwszy tom w serii Chazarska dzicz. Tu stoi ta książka, bardzo ją polecam. Prawdopodobnie pan Henryk Pająk wyda wszystkie cztery tomy, na razie jest tylko ten pierwszy. Henryk Pająk, Bestie końca czasu. Na temat masonerii również bardzo ciekawa pozycja. Tutaj stoi także słownik biograficzny Polskiego Obozu Narodowego. Wyszły do tej pory cztery tomy. W pierwszym tomie biogram nie tylko Romana Dmowskiego, ale i Jędrzeja Giertycha, czyli jak gdyby wśród tych najważniejszych postaci Polskiego Obozu Narodowego niewątpliwie jest miejsce dla Jędrzeja Giertycha. Niektóre hasła w słowniku biograficznym Polskiego Obozu Narodowego. Tak, znaczy we wszystkich, we wszystkich czterech tomach są. W każdym tak, jest tak, twój... jest i w jednym są nawet dwa. Więc zachęcam do zapoznania się z tą serią wydawniczą. Teraz również zaczęły wychodzić książki w serii Encyklopedii Ruchu Narodowego. One się nie odnoszą do postaci, a raczej do wydarzeń, do pewnych pojęć związanych z ruchem narodowym. Dziękuję Państwu za wsparcie finansowe, dzięki którym możemy działać i rozwijać naszą działalność. Jeżeli chcą Państwo wspomagać nasze cele statutowe, edukację, media, wydawnictwa, prosimy o wpłaty na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo, do widzenia i zapraszam 14 stycznia na konferencję do Warszawy. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce!